Cześć, z tej strony Mateusz Słupmat i w tym odcinku pokażę układanie mozaiki tych płytek. No więc zaczynamy. No najpierw muszę sobie klej rozrobić. Mam już wsypane wiaderko. Bierzę wiertarkę z mieszadłem. Do wody. Tarczy. No dobra, mamy zrobiony klej. Konsystencja w miarę. No i co nam jest potrzebne? Ja mam taką pacę z ząbkami. Sobie wiecie, nałożę klej. Będę kleił płytki. Młotek, żeby ewentualnie mozaikę rozkuć. No, szpachelka, kielnia. Gilotyna, żeby płytki przyciąć te tutaj na górę. Krzyżyki i kliny. No. No to zaczynamy. Nakładam klej najpierw sobie na ścianę. Bierzemy. No dobra. Zbiorę, żeby mi nie schnął ten klej. No to są takie płytki z odzysku. Ponieważ mam remont na balkonie, sobie je odkułem. No i tu mamy o, taki fabryczny bak. I przyklejamy od dołu, no bo kolejną, to też ma fabryczny bok, więc dajemy też od góry. Musicie je mocno docisnąć, bo inaczej będę wam zjeżdżać. O, ja już trochę zjeżdżę. O to chodzi. Czy ja ją przede wszystkim układam, no bo zostało mi trochę kleju. No i że mam, wiecie, darmowe płytki tak naprawdę, no to czemu nie? Jeżeli murek jest, nie, pusty, no to można ułożyć. Nie widać trochę, no dobra. Nakrywamy dalej. Bo z drugiej strony spróbujemy. Może będzie lepiej. Oczywiście. Teraz zaczyna się sztukateria, no musimy dobierać jakieś takie małe płyteczki. O. W te szpary powpychać. O.
No i uważajcie, bo takie łupane jakby płytki, to one mają ostre krawędzie, można sobie palce porżnąć. Sam wiem, bo już dwa razy sobie skaleczyłem. No dobra, to pokażę wam, jak to już wygląda. Gotowe. Wystarczy zafugować. No i to by było na tyle w tym odcinku. Cześć.